spotkałem się przy okazji kalendarza Gentlemani, który w tym roku trochę traktuje o tym, trochę bardzo nawet, co w życiu ważne. Zadajemy sobie takie pytania, no, ty sobie zadajesz takie, co tak naprawdę jest ważne w życiu, co jest ważne dla ciebie? Zastanawianie się jest ważne, dlatego nie odpowiedziałem od razu. Ale też wydaje mi się, że nie wolno przesadzać z ilością zadawanych sobie pytań, bo wtedy nie znajduje się odpowiedzi. Wszystkie odpowiedzi są w nas, wystarczy tylko zasłuchać się siebie. Szybkość, w jakiej żyjemy, powoduje to, że kiedy ze sobą rozmawiamy, to myślimy o następnym pytaniu, zanim usłyszymy odpowiedź od kogoś, z kim rozmawiamy. Ale to nie jest między nami dzisiaj sytuacja, tylko tak wygląda faktycznie życie. I ja zresztą przerabiam to nawet z najbliższymi, ze znajomymi. I oni doskonale wiedzą, że jestem bardzo skłonnym do zamyślenia się człowiekiem, zanim udziela odpowiedzi. Stąd te odpowiedzi najczęściej padają z ich ust. Gdzieś trochę w klimacie spokoju już jedno zdjęcie się udało zrobić, ale wciąż jeszcze nie udało się uzyskać twojej odpowiedzi na to, co dla ciebie jest w życiu ważne. Więc z czasem sam proces dochodzenia do czegoś jest znacznie bardziej ważny niż na horyzoncie sam cel. I to jest spokój na pewno. To jest spokój wynikający przede mnie. To bez uśmiechu, ale pozytywnie.